Radio Wrocław Kultura Teatr tak, jesteśmy widoczni w czterech kamerach pod warunkiem, że słuchają nas i oglądają nasi słuchacze na żywo na stronie radiowrocławkultura.pl, bo w środę zawsze od ósmej, czyli jutro będziemy około dziesiątej czterdzieści, dobrze liczę, tak w wersji audio, w powtórce też na radiowrocławkultura.pl albo w systemie DAW lub w aplikacji mobilnej, a naszymi gośćmi są goście z Wałbrzycha, dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór, dzień, dzień dobry. Wieczór. Cieszę się, że dojechaliście, czyli Bożena Olizarowicz, Oleszki tak, ja troszeczkę y, prostuję to, Bożena Olizarowicz po mężu Oleszkiewicz, czyli na początku moje panieńskie nazwisko, a potem y, moje nazwisko po mężu. I Bartosz Warkocz Warkoczyński. Dobry wieczór. Gdzie ten warkocz, panie Bartoszu? To jest taki pseudonim artystyczny, nie? Yes. Jest, niewidzialny, ale jest taki artystyczny. Tak. A był kiedyś warkocz? Tak. No. Był. No tak, jesteśmy dzisiaj tutaj w związku z Waszym nowym przedsięwzięciem, przedsięwzięciem pod tytułem Primberki. Tak, taka dziwna nazwa Primberki. Przedsięwzięcie artystyczne, które zawiera w sobie trzy ambitne zadania artystyczne, tak naprawdę. Czyli y, tworzymy spektakl, y, który ma być zwieńczeniem troszeczkę takiej naszej pracy, mojej pracy 22-letniej na scenie. E, e, też e... Do tego to będzie spektakl muzyczny, gdzie instrumenty będą grały na żywo i to będzie bardzo bogate instrumentarium, bo perkusja, akordeon, kontrabas i piano. Do tego będą animacje lalkowe, bo jestem lalkarką z zawodu i chciałabym wszystko włożyć w ten spektakl, to co kocham najbardziej, czyli śpiew, czyli miłość do ludzi przede wszystkim chciałabym to włożyć czyli opowiadać o ludziach, o sobie, o kobiecie, o naszej naturze, o naszych tęsknotach, namiętnościach. O tym, czego nie dostajemy od facetów, a co dostajemy, o tym, że musimy się zmagać z byciem kobietą, z organizacją w życiu, w rodzinie, z bieganiem, z siatami, ale też ze własnymi ambicjami, gdzieś tam chcemy się spełniać. No i też, tak jak wspomniałam, będą lalki, bo kocham lalki, kocham różne formy animacji. I tutaj zostały stworzone piosenki na tą okazję. Piosenki zostały stworzone. No, powstało bardzo fajne dzieło przede wszystkim, bo teksty napisała Dorota Jagodzińska, i to jest. Autorka, która mieszka koło Wałbrzycha, bo w Walimiu, i ona już te teksty tworzyła jako dziewiętnastoletnia dziewczyna. I ciągle były te teksty gdzieś tam wchowane po szufladach. Czasami niektóre utwory prezentowała, czy na kanapie teatralnej w Wałbrzychu, czy też nawet były publikowane w Twoim stylu. Teksty są. Przede wszystkim o kobietach. Bardzo, bardzo fajnie, dosadnie napisane o tym, co nam w duszy gra. I no, ujęły mnie te teksty. Te teksty, oczywiście, pojawią się za chwilę również, te o. piosenki, do muzyki Bartosza Warkocza, Warkoczyńskiego. Panie Bartoszu, pan się pojawił w którym momencie, na którym etapie? Primberek. To Czy to też rememberku. To był taki przypadek, powiem szczerze, bo ja z zawodu jestem instrumentalistą. Wcześniej nie parałem się kompozycją nigdy i spotkałem pewnego razu Bożenę na takich audycjach muzycznych dla dzieci. My się znaliśmy wcześniej. Tak, zaproponowała mi właśnie taki projekt, żeby skomponować muzykę do, do tego spektaklu. Podjąłem się tego zadania. Najpierw wiersze Doroty Jagodzińskiej Zrobiły ogromne wrażenie na mnie Czyli to były kompozycje do tekstu Tak, tak Nie powstawały one szybko Musiałem jak gdyby to przetrawić Pomyśleć nad tym Ale, ale udało się, powstały Są to bardzo, bardzo głębokie teksty Muzyka też jest, też jest głęboka Przemyślana Bardzo zróżnicowana też Mm, to I to też wie... słyszymy dzisiaj. Tak, no tutaj wydaje mi się, że najlepiej to może tutaj Bożena by oceniła. No, <laughs> najlepiej twórczość. ocenią słuchaczy. Ale tak chodzi bardziej o etap twórczy. Aha. Ponieważ to nie było na takiej zasadzie, że Bartosz dostaje tekst i dzwoni do mnie, Bożena, mam muzykę, spotykamy się i uczę ciebie całej linii melodycznej. Tylko no, zdarzało się i tak. Ale często było tak, że się spotykaliśmy, Bartosz miał jakiś pomysł i ja go albo kupowałam, albo żeśmy to przetrawiali przez siebie. Tak, tak to było takie przetarcie szlaku tak Bartosz też często tą muzykę ja to tak odebrałam zauważyłam musiał to przetransponować przez swoje doświadczenia życiowe i myślę że i teksty które są bardzo bardzo głębokie Doroty Jagodzińskiej są przetrawione przez jej doświadczenia jej życie jej niesamowitą taką dojrzałość życiową już nawet w tym 19 19 roku życia Bartosz z kolei Teksty przetrawiał przez siebie. Myślę, że w ogóle trafiliśmy na siebie w zwrotnym punkcie życiowym, i ta muza z kolei odzwierciedla to, co on przeżywał, biorąc te teksty, przekładając to przez siebie. Czyli te teksty bardzo fajnie trafiły do niego, do jego życia. Oddał to w sposób muzyczny. Ja z kolei często tam też. Trochę miałam jakieś, i to było bardzo fajne, coś do powiedzenia w sprawie muzyki, bo czasem coś mi tam nie zagrało, czasem coś Bartoszowi podszepnęłam, on to podłapał i ona czasem się tak wspólnie tworzyła, ale generalnie oczywiście tutaj duży ukłon dla Bartosza. Tak to znaczy, to było tak, że były pewne ramy, pewna stylistyka, pewien schemat, ale dałem też muzykom dużą dowolność. Interpretacji i dodawaniu też jak gdyby, swoich myśli w tym w tym. Fajne, tym, to w tym, było fajne. To, żeby się było poczuli, było... prawda? Tak, żeby tak, się poczuli tak, w tym tak, chupaki, tak, klimacie. Chupak, uh -huh. No dobrze, to teraz zapowiedzmy pierwszy utwór, czyli Wyspa. Wyspa. Ulubiony utwór Bartosza, Warkocza, Warkoczyńskiego. Tak, to jest dziękuję. jego klimat, to jest to, co w jego duszy gra. Tak, tak, to jest moja dusza, dokładnie. Słuchamy w takim razie duszy warkoczyńskiego, warkocza warkoczyńskiego, tu Radio Wrocław Kultura. Mam własną wyspę, moje wygnanie uciekam na nią, gdy coś się stanie tutaj poziom kierwę i irwę ciszę. Zdrady tu nie ma i kłamstw nie słyszę.